Cześć wszystkim, z tej strony Drake i witam w kolejnym Q&A. Planowo po 2 tygodniach od poprzedniego, ponownie nagrane w czwartek, nie w piątek, więc jeśli spóźniliście się z pytaniami, no to wybaczcie, ostrzegałem, że taka sytuacja może mieć miejsce. Pytań wyjątkowo nie ma dużo, więc prawdopodobnie, pewnie nie, będzie to raczej szybka jazda, raczej nie. Tak więc ruszajmy. Na dobrą sprawę tylko 3 osoby zadały pytania, tak więc postaramy się mieć to z głowy jak najszybciej, prawda? Więc tak, jedno pytanko od Milosa Konsolowca. Czy warto kupić dysk zewnętrzny 2 TB, jeśli ma się 500-gigowy do konsoli PlayStation 4? Im większy kupisz, tym lepiej dla Ciebie. Ja mam oryginalnie wersję PS4 z dyskiem 1 TB i tak bardzo szybko dotarłem do momentu, gdzie muszę odinstalować stare gry, żeby zainstalować nowe. Nowe gry ważą absurdalnie dużo. Nawet 1 tera to nie jest za dużo, więc inwestycja w 2 tera może być definitywnie dobrym pomysłem. Ogólnie słyszałem legendy o osobach, które właśnie kupiły PS4 z dyskiem 500-gigowym i naprawdę ciekawy mnie, nie wiem, ile gier naraz możecie mieć zainstalowane na dysku, bo nie wiem, jakby 3, 4? Ponieważ ja chyba aktualnie mam 10 gier na dysku, może nawet mniej i muszę zawsze jedną odinstalować, żeby zainstalować kolejną. Ba, czasami jeśli wychodzi aktualizacja, to konsola wyświetla mi od razu komunikat. Nie dasz rady jej zainstalować, nie masz miejsca na dysku, odinstaluj coś. A ja mówię, to kurde, aktualizacja, co mam z tym zrobić do cholery? I potem muszę usuwać jakieś, nie wiem, stare, nie wiem, usunąć te 1 000 000 fotek, które PS4 robi w każdym momencie przy graniu, usunąć jakieś dziwne zapisy i tak dalej, wtedy robi się dopiero miejsce. Tak więc im większy dysk kupisz, tym lepiej dla Ciebie. Tym lepiej dla Ciebie. Pytania od pana Pająka, tutaj pełna seria. Pytanie pierwsze. Z Twojej wypowiedzi można wywnioskować, że jesteś po technikum, więc jeśli nie jest to zbyt... nie umiem czytać. Jeśli nie jest to zbyt osobiste pytanie, to technikiem jakiej specjalizacji zostałeś? Żadnej, ponieważ nie ukończyłem technikum. Poległem na 3. z 4 klas. Tak więc dokończyłem edukację w liceum ogólnym, ponieważ definitywnie... Ogólnie tak, byłem w technikum logistycznym. Po 3 latach chodzenia na logistykę dalej, zapytany, na czym polega logistyka, nie potrafiłbym dać konkretnej odpowiedzi, poza na wytyczaniem trasy, w sensie jest, nie wiem, będąc logistykiem jest się taką biedniejszą wersją Google Maps po prostu. Tak więc, no, nie wyszło mi to, nie ukończyłem 3. klasy, poległem na niej, dokończyłem właśnie edukację w ogólniaku, tak więc technikiem żadnym nie jestem, a i tak ogólniaka skończyłem, tak sobie. Definitywnie, dlatego nie kontynuuję edukacji w żaden sposób, ponieważ ja i przyjmowanie wiedzy, której z automatu uważam, że nie potrzebuję, to nie działa. Jakkolwiek chciałbym, żeby działało, nie działa, po prostu. Okej, wybaczcie cięcie, nagłe kichnięcie. Pytanie drugie od pana Pająka. Co uważasz o grach z serii GTA i głównym konflikcie fanów Vice City kontra San Andreas? Która część twoim zdaniem jest lepsza? A może jakaś inna nią jest? Ogólnie moja historia z GTA... Jestem prawie pewien, że już kiedyś odpowiadałem na pytanie o GTA, ale jako że sam nie pamiętam, kiedy to było i jak dokładnie na nie odpowiedziałem, to wypowiem się jeszcze raz, mamy mało pytań, możemy korzystać, prawda? Moja historia z GTA wygląda tak, że kiedy zacząłem moją przygodę z GTA, to byłem jakoś w gimnazjum. Vice City było aktualnie najnowszym GTA, które wyszło i generalnie zagrałem je tylko i wyłącznie przez presję tłumu, w sensie jakby wtedy to był chyba największy moment w moim życiu, kiedy byłem otoczony faktycznymi znajomymi, nie internetowymi powiedzmy, którzy też grali w gry i tak dalej i nie wiem, załóżmy, że nie wiem, 10, może 15 osób w moim otoczeniu grało w Vice City i było nim absolutnie zachwycone. Więc z presji tłumu w sumie zagrałem w tą grę i jakby grałem ją totalnie inaczej niż wszyscy pozostali, ponieważ
w tym tłumie absolutnie każda z osób grała zawsze na zasadzie ok, odpalamy grę, wklepujemy każdy kod, który udało nam się znaleźć we wczesnym internecie i się rozpierducha przez 2-3 godziny, potem wyłączamy grę, nie zaczynając nawet pierwszej misji. Ja nie byłem fanem tego typu grania w tą grę i generalnie chciałem po prostu przejść w fabułę i generalnie dosłownie, mimo tego, że zacząłem grać jako jeden z ostatnich z moich znajomych ówczesnych w tą grę, to przeszedłem jej w jej historii i fabułę jako pierwszy i generalnie pamiętam, że jeszcze była taka dziwna rozkmina, ponieważ jeszcze wtedy nie do końca ogarniałem język angielski. I szukałem spolszczenia do tej gry i pytałem wszystkich moich znajomych, czy mają polską wersję, czy może mają gdzieś pliczek z polskimi napisami do GTA Vice City, bo gdzieś była legendarna polska wersja Vice City, większość grała na angielskim piracie oczywiście. Tak więc i zawsze spotykałem się z tą samą reakcją na zasadzie, a po co ci polska wersja do gry, w której prawie że nie ma dialogów i tak. Rozumiesz pewnie, co z tym wszystkim było nie tak. I generalnie pod bardzo podobną presją zagrałem w sumie w San Andreas, przy czym generalnie jeszcze w przypadku San Andreas to była kwestia pochwalenia się tłumowi, ponieważ jako jedyny z moich wszystkich znajomych miałem PS2. San Andreas wyszło na PS2 dużo przed wersją PC, tak więc generalnie potem jak San Andreas wyszło na PS2, to właśnie ja je kupiłem i mogłem wejść między tłumi, ej, ziomeczki, wygracie w Vice City, ja cisnę już San Andreas, tak więc o, nic na mnie nie macie, nic. I oczywiście od razu stałem się najpopularniejszą generalnie osobą wśród tego tłumu, każdy do mnie chciał przyjść i pograć, tylko generalnie bardzo szybko te osoby były w tym momencie wychillowane, musiały zostać, nie wiem, schłodzone przeze mnie, ponieważ jakby oczywiście chciał odpalić tą grę i pierwsze co zrobić to wpierdolić każdy możliwy kod, ale przede wszystkim kody do wersji PS2 wtedy weźcie pod uwagę pryzmat czasu, były nieco trudniejsze do znalezienia, a ponadto istniało takie przekonanie, gdzie dosłownie jakby każda strona podająca te kody, jak już się jakąś znalazło, mówi, że ej, wpisujesz te kody, ale robisz to na własną odpowiedzialność, ponieważ jeśli zespełnisz za dużo rzeczy przy pomocy kodów, z konsolą może stać się coś niefajnego. I oczywiście jako nastolatek, który wszystkiego się absolutnie bał, potraktowałem to śmiertelnie poważnie, na zasadzie wpiszę kod i konsola eksploduje w tym momencie. I prawdopodobnie spadnie mi dom, czy coś takiego, więc jakby kiedy moi znajomi przychodzili i chcieli wpisywać kody, ja powiedziałem, możesz sobie pograć, ale żadnych kodów. Chcesz, możesz sobie pojeździć samochodami, możesz sobie postrzelać, możesz porobić sobie misje fabularne, spoko, ale zero kodów, kolego. I w tym momencie było takie, okej, dobra, to mech, whatever, to w sumie pograłem w coś innego w tym momencie. Potem było GTA 4, moja trzecia gra na PS3. W ogóle. I to nie, GTA 4 nie było dobrą grą definitywnie. Ogólnie jakby GTA od San Andreas, ogólnie tak, odpowiadając na twoje pytanie, jestem za Vice City, ponieważ mam z niego najwięcej dobrych wspomnień i po zagraniu w San Andreas wróciłem do Vice City i przeszedłem normalnie fabułę, zrozumiałem fabułę i bawiłem się całkiem nieźle i twierdzę, że generalnie Vice City było ostatnim GTA, które było bardzo skupione na kampanii. Na po prostu na story mode, na jakichś tutaj postaciach i tak dalej. A potem wszystkiego rodzaju misje od San Andreas po GTA 5 aktualnie stały się bardzo prostymi, jakby idź tam, podnieś to, zestrzel tego, wróć i tak dalej. Być może, znaczy obstawiam, że w Vice City też było sporo takich misji, ale pamiętam tą grę lepiej, nostalgia i tak dalej, pewnie nie jest aż tak dobra, jak ją zapamiętałem. Bałbym się w nią teraz zagrać prawdopodobnie, ponieważ moje wspomnienia z dzieciństwa zostałyby zniszczone. Ale w tym od San Andreas GTA stało się na moje trochę dziwne, ponieważ było tam mnóstwo minigierek, było tam mnóstwo elementów RPG-owych, tak to nazwijmy, które do końca mi się podobały. W sensie na przykład nie rozumiałem, po co możemy uczyć CGI sztuk walki. Po co cały myk z ubraniami, po co cały myk z włosami, po co tuning out,
po co jakieś, nie wiem, taneczne minigierki. San Andreas już miał chyba taneczną minigierkę, tak mi się wydaje. Po co bycie chudym, grubym, dopakowanym i tak dalej. Po co drzewka bardziej, paseczki rozwoju, broni. Nie czułem tego i generalnie potem było tego jeszcze więcej, w sensie, nie wiem, w GTA 4 był na przykład, nie wiem, ten, można było oglądać telewizję i tam leciały faktyczne programy telewizyjne, w sensie nagrane oczywiście specjalnie pod GTA, ale jednak trwające normalnie po 10-15 minut programy telewizyjne. Albo można było iść do teatru, albo na kabaret czy coś takiego i obejrzeć trwające 20 minut przedstawienie. Naprawdę to jest jakby skupienie, i to jest jakby ten powód, czemu nie zagrałem do tej pory w GTA 5 i czemu już raczej nie zagram w GTA 5, ponieważ w sensie, jeśli znalazłbym gdzieś po jakiejś ekstremalnie dobrej cenie, to może bym kupił tą grę, ale jest daleko, daleko, daleko na mojej liście rzeczy do kupienia. Ponieważ mam wrażenie, że ponownie misje są tam bardzo podstawowe, ale mamy 40 minigierek, mamy jazdę na rowerze, mamy granie w tenisa, granie w golfa, jogę, bilarda. Mój Boże, mamy jakieś. Co tam jeszcze było? Nie wiem. Jedna z postaci może, nie wiem, nosić przy sobie psa z jakiegoś powodu i on nie ma zbyt dużego wpływu na nickolwiek, ale hej, zaprogramowali go, ponieważ Rockstar lubi się popisywać. Więc najlepiej ze wszystkich GTA wspominam Vice City. Jest to prawdopodobnie kwestia w dużej mierze nostalgii, ale wydaje mi się, że generalnie jakby Vice City było ostatnim skupionym GTA. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może było inaczej. Może ja to źle pamiętam, ale hej, to moje zdanie. Być może jest błędne. Zapewne jest. Zakładam, że może takie być. Ale tak tą sprawę zapamiętałem i to moje zdanie o serii GTA. I generalnie, żeby nie było jeszcze pod GTA, można podpiąć Red Dead Redemption 1 i 2, to niego wyjdzie. I już 1 mi się nie podobała, i 2 widzę jest ładna i w ogóle fajnie, super, ale ponownie ma jakby. Już w trailerach widać, że tam jest dużo aktywności, które naprawdę. Łowienie ryb w, nie wiem, westernie i. Nie wiem, i dźganie nożem między palcami, naprawdę jakby. Czy istnieją ludzie, którzy odpalą tą grę i powiedzą: o, to teraz spędzę najbliższe 2 godziny dźgając sobie nożem między palcami, bo to taka dobra zabawa. Nie, raczej nie. Raczej ludzie będą to robić tylko po to, żeby, nie wiem, zdobyć jakieś ulepszenie dla postaci. Czyli nie robią tego dlatego, że chcą to robić, tylko robią to dlatego, żeby mieć coś z tego do głównej gry. To jest zawsze dziwna jakby logika tworzenia i pisania gier na moje. Tak więc, podsumowując, jestem za Vice City. Pytanie kolejne. Co do poprzedniego pytania o Larę, to zdarzało mi się słyszeć kilku moich rozmówczyń w necie, że jest ona dobrym wzorem dla dziewcząt. Jednakże więc ja nic o tym nie wiem. W takim razie, co sądzisz o Jade z Beyond Good and Evil? Jade jest bardzo podstawową postacią. Myślę, że nie ma tutaj jakby dużo wzoru do naśladowania. Ponownie jakby to bardzo podstawowa postać z gier po prostu i jeśli Jade byłaby płci męskiej, to nie wpłynęłoby to absolutnie na nic, ponieważ mam wrażenie, że nie ma tam zbytnio rozwoju postaci albo wizerunku kogoś silnego, o silnym charakterze. To bardziej: o, hej, słuchaj, witaj, mamy ruch oporu, jesteś najnowszą członkinią, więc oczywiście ciebie będziemy po wszystko wysyłać w tej nazad, więc idź przynieś to, idź przynieś tamto, o, uratowałaś galaktykę. Jakby generalnie chyba jedynym momentem emocjonalnym z tej gry z postacią Jade, który pamiętam, to ten, kiedy jakby ci obcy, nie pamiętam, jak się nazywali, Dozm, jakoś tak, porywają jakby dzieci, które ona wychowuje i jakby ma ten taki, nie wiem, smutny moment, gdzie jest załamana, ale przychodzi pies i kładzie jej łeb na kolanach i Jade się zbiera i idzie uratować dzieci, tak? Więc to jest jakby największy chyba moment emocjonalny dla tej postaci, tak mi się wydaje. Więc to podstawowa postać. Generalnie jakby zaletą jest to, że nikt nie promował tej gry jako silną, kobiecą opowieść, tak? Jak miał być to, jak tak był reklamowany reboot Tomb Raidera, ale
Więc tutaj jakby nie ma takiego nacisku. Więc jest chyba lepiej niż w przypadku Lary? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Pytanie kolejne. CD Projekt wyskoczył z nowym gwintem, choć mocno czuć Etherlords 2. Polecam, jeśli nie grałeś. Myślisz, że uda mi się sprzedać karciankę w formie gry RPG? O gwincie mam praktycznie nie wiem, najgorsze wrażenie, zdanie z całego Wiedźmina 3, tak więc. Nie, jakby gry karciane mnie nie interesują. Chociaż dobra, generalnie gdyby nie sprzedać od początku Gwinta jako osobną grę, a nie wpychać go na siłę do Wiedźmina, to prawdopodobnie miałbym tego nieco więcej szacunku. Aczkolwiek teraz oczywiście to już jest w tym momencie tylko i wyłącznie odcinanie kuponów od wiedźmińskiej serii, tak więc nie interesuje mnie to. Nie mam zdania, niech sobie robią z tym co chcą. Gwint był dosłownie ostatnią rzeczą, i to nie kłamie, był dosłownie ostatnią rzeczą, którą robiłem w Wiedźminie 3. Tak więc nie interesuje mnie on totalnie. Pytanie ostatnie od ciebie. Capcom wypuścił niedawno gameplaye swoich dwóch produkcji, DMC 5 i Resident Evil 2. Wyglądają miodnie. Pewnie, na pewno ograsz DMC 5. Pokaz gameplayu cię usatysfakcjonował, a co z Resident Evil 2? Też wygląda nieźle. Dodatkowo wydaje się być całkiem podobny do Resident Evil 5, które ogrywałeś. I teraz tak, będę definitywnie, jakby o Devil May Cry 5 wypowiadałem się w moim podsumowaniu. Mówiłem o tym w poprzednim Q&A, więc przeklikaj sobie i znajdź. I mówiłem o tym sporo w podsumowaniu E3, to jest ponownie przeklikaj sobie i znajdź moją wypowiedź. Ale w dużym skrócie, w 99% jestem całkowicie zadowolony. Są może dwie bardzo niepewne rzeczy, których jeszcze nie do końca rozumiem i nie jestem pewien, co z nimi zrobią, ale ogólnie jest bardzo spoko. Bardzo mi się podoba. Na pewno zagram, na pewno nie po premierze, bo już są pogłoski na temat DLC, tak więc prawdopodobnie tak 90% gier, które ogrywam, poczeka sobie na jakąś wersję GOTY, albo na przecenę na Season Passa, albo na coś takiego, tak więc. Nie od razu, ale ogram na pewno będę śledził tą grę i tak dalej, i tak dalej. Co do Resident Evil 2. Jestem potencjalnie zainteresowany, ponieważ sam fakt, że mieli tyle jaj, żeby przerobić tą grę zupełnie od nowa i dać jej kamerę bardziej kojarzoną z czwórką, piątką i szóstką, aniżeli z uwielbianym Resident Evil 2. Już to pokazuje, że Capcom ma cojones w tym momencie. Szanuję, szanuję. I tak, gra wygląda o niebo lepiej. Jestem potencjalnie zainteresowany. Mam troszeczkę nadzieję, że nie zrobią z tego Resident Evil Revelations, które nawet mam gdzieś serię z tej gry na kanale. Chyba jej nie usunąłem, nie jestem pewien. Gdzie wszystko było ok poza walką z przeciwnikami, ponieważ bez absolutnie żadnego powodu zrobiono ze przeciwników bardzo wolnych, bardzo ograniczonych, bardzo niezdarnych wrogów, którzy jednak mogą przyjąć absurdalną ilość kul na siebie. Nie było tu tego fajnego założenia, że hej, jak w Resident Evil 4, 5 i 6, jeśli strzelisz headshota, głowa wybucha. Finito. Może coś zamiast niej wyrosnąć, ale ponownie, jeśli strzelisz ponownie w to, co wyrosło, przeciwnik ginie i tyle. Tam nawet jeśli przy strzelaniu w głowę trzeba było zadać odpowiednią ilość obrażeń i absolutnie mi się to nie podobało, zabijało całkowicie feeling strzelania i całkowicie feeling oszczędzania amunicji i jakiegokolwiek tutaj powiedzmy suspensu, ponieważ o hej super, to kolejny wróg, który przyjmuje nieważne gdzie go strzelę 5 pocisków, tak więc pozwólcie, że wystrzelę 5 pocisków i ruszymy dalej, ponieważ walka jest taka emocjonująca. Mam nadzieję, że nie pójdą w tą stronę. Mam nadzieję, że celna kula między oczy zombiaka faktycznie od razu sprawi, że zombie umrze. Nie będzie. Mogą zmutować, oczywiście, chociaż nie jestem pewien, czy jakby mutacje zombie w Resident Evil 2, starym Resident Evil 2 miały już miejsce. Nie jestem pewien, czy nie walczyliśmy tylko z podstawowymi zombiakami i jakimiś tam likerami i tak dalej. Więc mam nadzieję, że nie zmienią zombie w właśnie gąbki na pociski, byleby gracz cały czas miał niedobory amunicji i tak dalej. Mam nadzieję, że nie pójdą w tym kierunku, ponieważ to definitywnie spieprzy tą grę. Będę śledził, może jak ta gra wyjdzie już w całości, prześledzę może pierwsze
pół godzinki do godzinki jakiegoś let's playa i zobaczę, jak sprawa wygląda, i wtedy sam zadecyduję, czy jest to coś dla mnie. Ponieważ dosłownie w Resident Evil Revelations, poza idiotyczną fabułą, mega, nawet jak na serię Resident Evil, to właśnie strzelanie zabijało mi całą przyjemność z gry. Tak, dosłownie. Dobra, okej. Odpowiedź na pytanie. Okej, witajcie. Mówi Drake z przyszłości. W sensie, jakby właśnie montowałem Q&A, kiedy ktoś zadał jeszcze pytania, więc postanowiłem na nie odpowiedzieć podczas Q&A, a nie chciał mi się rozstawiać mojej kubki książek, w sensie mojego statywu, żeby ponownie to robić, tak więc odpowiadam z ręki. Mam nadzieję, że wybaczysz tego typu odpowiedź. W sensie, siedzę na kanapie aktualnie, a nie na krześle, bo tak mi wygodniej po prostu. Więc tak, mamy rzut pytań od użytkownika iSeries i pierwsze pytanie brzmi: jakie light novele chciałbym zobaczyć wydane w Polsce? Nie ma tego dużo, ale definitywnie chciałbym zobaczyć Zero Nadsuka i Ma. I może Toaru Majutsu no Index. To by było interesujące. Na pewno Zero Nadsuka i Ma. To bym czytał, ponieważ aktualnie nawet wersję angielską dosyć trudno znaleźć. Ewentualnie jej tłumaczenie stanęło w miejscu. Przynajmniej to takie względnie, powiedzmy, profesjonalne tłumaczenie stanęło w miejscu, tak więc gdyby zostało to wydane po polsku, bardzo chętnie bym to przeczytał, ponieważ to, co pamiętam, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre. Dużo lepsze niż anime. Już anime pierwsze dwa sezony, twierdzę, były jednym z lepszych gatunków. Jednym z lepszych przedstawicieli gatunku ecchi. Ecchi, w sensie ecchi. Właśnie nadmiar ecchi, potem zaczął psuć to anime. Ale tak, był jednym z lepszych przedstawicieli gatunku i definitywnie chętnie chciałbym to przeczytać. Trochę mi też kusi High School DxD, ale twierdzę, że tutaj anime akurat wykonuje całkiem niezłą robotę, jeśli chodzi o przedstawienie tych postaci tego świata. W przypadku Zero no Tsukaima z czasem przestało tak niestety być. Tak więc definitywnie Zero no Tsukaima i jeśli zostałby budżet, powiedzmy, że jeszcze Toaru Majutsu no Index, bo czemu by nie? Pytanie drugie. Co sądzisz o nowo otwartym kanale telewizyjnym Polsat Games? Czy ma szansę zastąpić Hypera? Mam nadzieję, że będzie lepszy niż Hyper, ponieważ Hyper pewnie jak plus minus każdej osoby w moim wieku, slash trochę młodszych, ma dosyć spory, jakby nie wiem, nostalgia faktor, powiedzmy, w sercu, jako jedyne miejsce w polskiej telewizji, gdzie można było normalnie posłuchać o grach. Więc fajnie. Hyper, szanuję, ale niestety tak samo jak wszystko w polskiej telewizji nękały go strasznie powtórki, przez co rzeczy tak jak recenzje, relacje i tak dalej można było obejrzeć nawet nie wiem, 2 lata po ich oryginalnej premierze, co jestem w stanie jako tako zrozumieć, nie do końca akceptować, ale rozumieć w przypadku nie wiem, seriali, filmów i tak dalej, ale nie do końca w przypadku recenzji nowych gier. To troszeczkę do kitu. Tak więc mam nadzieję, że Polsat Games nie będą nękać aż tak powtórki. Mam nadzieję, że tłumaczenie anime, którym się tak chwalą, będzie na poziomie. I generalnie póki co niestety z tego co czytałem, duża część ich kontentu będzie polegać na esporcie. To jest coś, co mnie totalnie niestety nie interesuje, tak więc mam nadzieję, że nie będzie tego za dużo. W sensie i tak nie będę tego oglądać, ponieważ nie jestem posiadaczem cyfrowego Pulsatu, który jako jedyny będzie miał dostęp do tej platformy. Bo ja wyglądam strasznie dziwnie, nie mrocznie z tej perspektywy. Nie mam pojęcia dlaczego. Nienawidzę nagrywać z ręki, ale tak jak mówię, nie chciałem się rozstawiać tego całego szajsu, który normalnie dostałem do Q&A. Tak więc. Mam nadzieję, że ten kanał nie utonie w esporcie. Ponieważ w sensie nie wydaje mi się, żeby. Znaczy, ogólnie tak, przede wszystkim telewizja zawsze będzie do tyłu, jeśli chodzi o internet, ponieważ na internet wszystko może trafić bez składu, bez ładu. Hej, jeśli wyjdzie nowy trailer nie wiem, we wtorek o godzinie 7:33, to o godzinie 7:40 on już będzie na 20 kanałach na YouTubie w tym momencie. Telewizja niestety tak nie działa. Będą musieli wstawić to w odpowiednie pasmo, będą musieli poczekać aż uzyskają prawa do tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez to zawsze będzie do tyłu.
Tak więc mam nadzieję, że nie ugryzie ich to za bardzo w tyłek, ponieważ jakby mimo faktu, iż ja tego oglądać nie będę, bo tak jak mówię, nie mam dostępu do cyfrowego Polsatu, to życzę im naprawdę szczęścia, ponieważ jakkolwiek gry są już bardzo mainstreamową rozrywką i mamy reklamy w telewizji i wszyscy, Polacy nawet nie interesujący się grami, są świadomi tego, że polska gra Wiedźmin jest mega popularna na całym świecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to w dalszym ciągu gry są uważane za głównie zabawę dla dzieci, mam wrażenie, dalej jakby, wiadomo, ten stereotyp troszeczkę umiera, ale dalej dużo osób tak to traktuje, a być może jeśli dostępny dla wszystkich stanie się kanał o grach, gdzie profesjonalni, dorośli ludzie prowadzą faktyczne, nie wiem, programy o grach i mają za tym budżet i wypowiadają się profesjonalnie i wszystko nie wygląda, jak było zrobione na pół gwizdka, to być może postawimy kolejny krok w kierunku akceptacji gier, tak to nazwijmy. W sensie, to nie żeby to był jakiś duży problem, po prostu pożyjemy, zobaczymy. Życzę im jak najlepiej, ja oglądać niestety nie będę. Jeśli miałem cyfrowy Polsat, prawdopodobnie od czasu do czasu może włączyłbym to, żeby grało sobie w tle, kiedy przeglądam internet po raz 50 danego dnia, ale życzę im szczęścia. Oby nie zabiły ich powtórki, oby nie zabił ich e-sport, który mam wrażenie nie ma, w Polsce nie ma aż takiego poparcia, nie ma aż tylu fanów, co za granicą, gdzie wiadomo, na halach sportowych gromadzą się tysiące osób, żeby popatrzeć, jak ludzie grają w FIFA czy inną Dotę. Mam wrażenie, że w Polsce aż to tak nie działa. Oczywiście są zapaleńcy sportowi, ale większość graczy jednak wolałoby pewnie zobaczyć fajnie napisaną recenzję na czas albo fajnie przeprowadzoną relację z jakichś targów gier, aniżeli nie wiem, mecze Doty z komentatorami albo mecze CS-a. Takie mam wrażenie, więc oby nie ugryzło ich to w tyłek, oby wszystko naprawdę pykło dobrze. Prawdopodobnie będę to śledził z perspektywy internetu, na zasadzie z nim pierwsze wrażenia, opinie i tak dalej, bo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie po prostu. Dobra, pytanie. Która postać posiada potężniejsze moce elektryczne? Misaka Mikoto z Toaru Majutsu no Index czy Cole z serii Infamous? Ogólnie ciężko wyczuć. Jakby taką walkę wygrałby Cole, mam wrażenie. I teraz, jeśli pytasz o wygranie walki, to stawiam na Cole'a, ponieważ Cole jednak poza mocami elektrycznymi ma też moce lodu i bądź ognia. Tak więc myślę, że jednak tym mógłby Misakę przezwyciężyć. Ponadto mam wrażenie, że Cole jest o wiele bardziej bojową postacią od Misaka, która ma po prostu problem z temperamentem i strzela błyskawicami. Cole ma jednak większy asortyment, ponieważ żadne pole błyskawic, nie wiem, nie obroniłoby Misaki przed ciosem ampem w twarz po prostu. Więc jeśli chodzi o samą walkę, prawdopodobnie wygrałby Cole, jednak niekoniecznie dzięki mocom elektrycznym, a bardziej dzięki byciu bardziej różnorodnym. A co do samego władania elektrycznością, wydaje mi się, że tutaj Misaka ma jednak przewagę, ponieważ Misaka chyba nie musi się ładować, jest swoim własnym źródłem energii, Cole'owi kończy się energia. Oczywiście w walce nie miałoby to znaczenia, ponieważ Misaka jest ograniczona do ataków elektrycznych, które ładowałyby non-stop Cole'a, bo nie widzę powodu, żeby on nie mógł wystać ataków po prostu. Tak więc mam wrażenie, że Misaka ma większą władzę nad elektrycznością, ponieważ jest w stanie ją sama generować. Ponadto jeszcze, można to podciągnąć pod zdolności samej Misaki, ale siostry Misaki były w stanie w bardzo konkretny sposób wpływać na urządzenia elektryczne. Cole nie ma tego typu zdolności. Cole może strzelić albo wyssać czegoś elektryczność, ale nie może, wydaje mi się, kontrolować konkretne napięcia i tak dalej, i tak dalej. A jakby siostry Misaki po prostu położyły jakby na przykład dłonie w wielkich wiatrakach i były w stanie kontrolować ich kierunek i prędkość obracania śmigła oczywiście. Tak więc wydaje mi się, że
Większa kontrola nad elektrycznością należy się Misace, ale walkę dzięki różnorodności, większej ilości mocy i po prostu bardziej bojowemu nastawieniu wygrałby Cole. Poza tym Cole walczył, mam wrażenie, z większą ilością różnorodnych przeciwników z supermocami, aniżeli Misaka. W sensie, Misaka przegrała z Tomą, który ma jedną moc, negowanie innych mocy. Nie była w stanie tego obejść. Tak więc... Pytanie kolejne. Czy Andrzej Sapkowski zasługuje na 60 milionów od CD Projekt Red? Nie. Nie zasługuje. Popełnił błąd, teraz powinien po prostu opuścić głowę i powiedzieć otwarcie, popełniłem błąd, a nie bawić się, ale jest kruczek prawny, który totalnie sprawia, że mi się te pieniądze należą, których odmówiłem mimo faktu, że mi je oferowali, kiedy zawieraliśmy tą umowę. Tak więc to smutne, ponieważ aktualnie jakby mogę sobie uważać o Wiedźminie to co uważam, ale prawda jest taka, że CD Projekt Red zrobił wszystko, żeby polskie gry, tak to nazwijmy, reprezentowały światowy poziom, mają jedne z najlepszych podejść do graczy, do swoich fanów, jakie można znaleźć w dzisiejszej branży. Nie wyciągaj od graczy kasy za byle co, ich DLC. Mi nie wszystko odpowiadało oczywiście, ale powalały ilością kontentu i dbałością o szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Wykonali świetną robotę, żeby zbudować sobie wizerunek, żeby zbudować wizerunek Wiedźmina, żeby zbudować wizerunek Polaków jako, powiedzmy tutaj, nie wiem, bardzo starannych pracowników. I nagle pojawia się Andrzej Sapkowski i generalnie zaczyna, jak on to wtedy ujął, że gry zrobiły syf na jego podwórku? Jak był ten taki pamiętny cytat z któregoś tam konwentu? Gry narobiły mu bajzlu? No to teraz on narobił bajzlu grom. Przy czym jak w jego rozumieniu bajzel oznaczało to, że modele growe postaci są na okładkach książek zamiast szkiców, które były wcześniej na okładkach książek, przynajmniej w takich wersjach ja mam kupionego Wiedźmina książkowego, no to w tym wypadku on narobił bajzlu i narobił to na arenie międzynarodowej. Tak więc, ponieważ tak, aktualnie to nie jest tylko nasza polska sprawa, świat słyszał o tych 60 milionach i wszyscy się śmieją. Tak więc doskonała była robota, panie Andrzeju. Oklaski dla pana, oklaskałbym, ale jedną ręką trzymam telefon. Tak więc doskonała robota. Cokolwiek próbowali zbudować CD Projekt Red, pan nie wiem, jednym zdaniem posłał wszystko z powrotem do średniowiecza i aktualnie ponownie wyglądamy na uzależnionych od kasy i uznania debili i wieśniaków. Doskonale. Piękna robota. Jestem pod wrażeniem. Trzeba mieć talent do czegoś takiego. I pytanie ostatnie od ciebie. Która z odsłon Kingdom Hearts zasługuje twoim zdaniem na poprawny remake? Generalnie twierdzę, że Kingdom Hearts jako gry z wiekiem zachowały się nawet nieźle. Mają parę cech, które... W sensie, większość głupot Kingdom Hearts nie wynika z tego, że są to starsze gry czy coś takiego, tylko z tego, że ktoś nie przemyślał jakichś decyzji i tak dalej, i tak dalej. Tak więc... oczywiście, Kingdom Hearts 1 ma tą taką dziwną... ma tą rzecz, której nienawidzę w grach, gdzie postacie raz mówią, raz mówią głosami, a raz napisami. Ponadto mają strasznie wykonane twarze w niektórych momentach, ale to są takie pierdółki. Myślę, że raczej trzeba byłoby się skupić na dwóch albo nie wiem, trzech grach, które są zjebanie wykonane od podstaw. Czyli na Union X, które jest fatalne w każdym stanie i hej, zawiera całkiem sporo backstory, które mogłyby być fajne, gdyby było to faktyczną grą na faktyczne konsole, a nie tylko gierką na telefon z funkcją wyciągania pieniędzy od graczy. Three on Today's ma niesamowitą fabułę i chciałbym ją naprawdę ograć, ale przede wszystkim wyszło to na zjebaną, przestarzałą konsolę Nintendo, którą absolutnie wszyscy mają w dupie, a ponadto gameplay po prostu wygląda źle w tej grze, nawet jeśli pominie się aspekty techniczne. No i jest jeszcze
Coded, ale kogo obchodzi kurwa Coded, prawda? Tak więc myślę, że ja osobiście zdecydowałbym się na 358 on 2 days, ponieważ fajnie było zobaczyć tą grę zrobioną od nowa na aktualną generację, albo nawet na poprzednią generację. Wiem, że już poprzednia generacja umiera powoli, ale na cokolwiek, gdzie gra wyglądałaby dobrze, albo przynajmniej na poziomie innych gier z serii Kingdom Hearts, z normalną strukturą fabuły, z nagranymi dialogami, z odpowiednią grafiką, z odpowiednimi technikaliami, z odpowiednią dbałością o szczegóły, ponieważ Daysy mają jedną z lepszych, bardziej osobistych historii, może niekoniecznie lepszych, ale bardziej osobistych historii, bardziej mi odpowiadających historii w całej serii Kingdom Hearts i fajnie byłoby to poznać z perspektywy innej niż kompilacji cutscenek, które jest dostępna w remixach. Tak więc fajnie by było, pewnie się nigdy tego nie doczekamy, bo w sumie Kingdom Hearts zostało, nie wiem, 40 remasterów, tak więc jakby pewnie się tego nie doczekamy. Może to nawet lepiej, ale gdybym już mieli się zdecydować na pełnoprawny, duży remake, to prawdopodobnie chciałbym, żeby uderzyli w tym kierunku, bo to jest historia, którą fajnie byłoby ograć, a nie tylko poznać, ale ogrywanie tej historii jest bardzo bolesne. Dobra, tak więc teraz generalnie wrócimy sobie do mojego starego ja z Q&A, którego nagrałem z godzinkę temu, czy coś takiego. Dobrze, że tak zderpiłem z montowaniem tego, bo już byś się na te odpowiedzi nie załapał. Tak więc dzięki za pytania i oddaję kamerę i mikrofon sobie z przeszłości, który jest nieświadomy tego, że właśnie nagrałem ten filmik. I teraz przechodzimy do ostatniego rzutu pytań od Krzysztofa. Dlaczego Yoko Taro, to jest twórca serii Nier, jakby ktoś nie wiedział, lubi sprawiać, żeby ludzie cierpieli, czy w jego dziełach, postacie w grach, czy poza nimi gracze, czy dlatego, że jest naprawdę demonem żywiącym się ludzką rozpaczą i czy to właśnie dlatego nosi maskę Emila? A w którym momencie Nier Automata miałem cierpieć? Twój ruch. Nie, dobra, okej, okay, ale na poważnie, jakby... no to jest... Mam wrażenie, że w sensie znam tego gościa z jednej gry dosłownie. Grałem tylko w jedną jego grę, w Nier Automatę i na tym mogę bazować całe moje... I na zdaniu internetu mogę bazować całą moją opinię. Ale mam wrażenie, że gościu bardzo leci na chamskim właśnie pociąganiu sznurków w ludzkim umyśle za rozpacz i cierpienie. I nie robi zbyt dużo poza tym. Może w poprzednich grach były jakieś elementy poza cierpieniem, smutkiem, graczu, płacz, 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 ma być ci smutno. Ale po Nier Automacie nie widzę tego, ponieważ... Powiem tak, cierpienie w Nier Automata bardzo szybko mi się znudziło. To troszeczkę generalnie jak z szarymi konsekwencjami decyzji w Wiedźminie jest fajne przez pierwsze 2-3 godziny, a potem okej, dobra, zrobię tego questa tej maszyny, ona popełni samobójstwo, bo 90% maszyn w tej grze to robi, tak więc well, okej, to tak zaplanowana gra, raczej nic mnie już w tym momencie nie zaskoczy. I no, tak więc co do cierpienia w Nier Automacie, to może gdyby było go mniej, to byłoby bardziej efektywne. Na mnie nie uważam, żeby fabuła Nier Automaty była tak dobra, jak mówi internet. Nie chcę jakoś super spoilować, ale muszę od razu powiem, że tak, los 2B9S'a i A2 nie obchodzi mnie absolutnie nic. Nie zżyłem się w ogóle z tymi postaciami. Miałem je tak bardzo głęboko w poważaniu, że to jest nieporozumienie. Jakby i to, że gra na ostatnie 10 minut gry mówi ci, ale to wszystko miało sens, to wszystko było dlatego, że nie chcę spoilować. Postać X tak naprawdę dbała o postać Y. To
mówisz to na ostatnie 10 minut gry, to nie ma żadnego wpływu na nic. Spędziłem właśnie 20 godzin w tej grze z postaciami, które mają bardzo na siebie wyjebane, tak? Więc jeśli na ostatnie 10 minut gry powiesz mi, ale one w ten sposób wyrażały uczucia, można było mi to powiedzieć 10 godzin temu, 15 godzin temu. Wtedy mógłbym przyglądać się tym uczuciom, wtedy mógłbym zacząć obserwować ich interakcje. A tak to. No cóż. To generalnie bardzo słaby scenariusz, jeśli najlepszą chemię między sobą mają dwa roboty towarzyszące głównym bohaterom, które mają może do kupy ile? 20 linijek między sobą w całej grze? 30? W ciągu, nie wiem, tej 20-godzinnej gry. Tak, dosłownie pody, które towarzyszą naszym postaciom, mają lepszą interakcję, lepszą chemię i więcej uczuć między sobą niż postacie, które chyba według twórcy miały mnie obchodzić. Tak więc. Sorki. Generalnie jest jeden moment. Ponownie nie chcę jakoś super spoilować, ale powiem tak bardzo ogólnie. Ten dotyczący wioski robotów i dowódcy wioski robotów. Ten moment był faktycznie smutny, wziął mnie zaskoczenia i faktycznie działał, ponieważ nie spodziewałem się. Spodziewałem się tragedii, a nie spodziewałem się, z której strony ona nadejdzie. Więc to definitywnie mnie zasmuciło. Ale trójka głównych bohaterów to postacie, na które mam najbardziej chyba wyjebane, nie wiem, na całym świecie, tak typowo. Sorry. Sorry. Może gdyby objawienie na temat ich charakterów nie czekało do 20 godziny i 50 minut z trwającej 21 godzin gry. Może wtedy by mnie obchodziły, ale nie, wybacz. Wybacz, Yokotaro. Twoja zagrywka nie podziałała na mnie. Mojej desperacji nie wyssiesz. Okej, pytanie kolejne. Czy masz ulubieńca w Boys Bandzie Noctisa? Kolejna gra ze Square Enix na okładce, z której fabułą mam bardzo duży problem. I jako, że uważam, że fabuła Final Fantasy XV jest, nazwijmy to tak bardzo delikatnie i względnie pozytywnie, skupiona na Noctisie i na niczym innym, to opowiem Noctis, ponieważ tylko o nim jest ta gra. Reszta postaci to statyści stojące w tle i rzucający one-linerami podczas walki. Tak więc. Tylko Noctis z tej całej. W sensie. Lubię ekipę Noctisa, ale lubię ją przez Noctisa. Osobiście te postacie totalnie mnie nie interesują. Tak samo jak mnie interesowały jakby scenarzystów tej gry, ponieważ rola tych postaci jest przedstawiona w anime, przedstawiona w DLC, ale nie w tej grze, w której spędziłem 150 godzin. Tam nie znajdziecie nic na temat przeszłości czy związku, nie wiem, i na przykład Ignisa z Noctisem, nie znajdziecie ich wspólnych losów, ich przyjaźni, nie znajdziecie tego, nie. To wszystko jest w anime i w DLC. Główne Final Fantasy XV to opowieść o Noctisie i o nikim innym. Tak więc Noctis. Okej. Pytanie trzecie. Kto spośród postaci tła twojego kanału wygrałby walkę każdy na każdego? Gościu maksymalnie po prawej. Bez dwóch zdań. Pytanie kolejne. W poprzednim Q&A wspomniałem o Danganronpie, ponieważ to gra wyjątkowa dosłownie w jej gatunku. Jest tylko ona, podobnie jak Papers, Please oraz Not Tonight, które mają swój charakterystyczny styl. No i właśnie, czy znasz jakieś gry, które są wyjątkowe, właśnie mają swój własny styl i dlatego są według Ciebie warte polecenia? Gravity Rush. Aktualnie ogrywane, definitywnie gra z własnym wszystkim na moje. Tak więc definitywnie Gravity Rush, która ma swoje własne mechaniki, ma swoje własne podejście do transportu postaci, ma bardzo po swojemu pisaną fabułę. Tak więc definitywnie w ten sposób. Ogólnie nie gram i nie lubię żadnych dziwnych indie dziwadeł slash gier, które są tak zwanymi przez internet ładnie zawsze perełkami gatunku albo perełkami po prostu.
Przeważnie twierdzę, że takie gry są grubo przereklamowane, więc po prostu powiem Gravity Rush, ponieważ to gra, która jest inna niż wszystkie i bardzo dobrze mi się w nią gra. I pytanie ostatnie w tym Q&A. Usilnie wykręcasz się od podania konkretnej, wyczerpującej odpowiedzi na temat Twoich upodobań, czy to odnośnie ulubionych tagów hentai, hashtag best girl ever, czy chociażby zapiekanki, mimo wszystko, że nie wierzę, że zwykła klasyczna jest Twoją ulubioną, skoro jest do wyboru tyle składników, ale ostatecznie wyciągnę z Ciebie jakieś informacje. Jaki według Ciebie jest najlepszy typ? I teraz pewnie spieprzę czytanie tego wyrazu. Kemonomimi. Fu, chyba to wychnąłem. Kotka, lisica, wilczyca, a może jeszcze jakaś inna. Definitywnie wilczyca. Definitywnie. Jednocześnie nie oglądałem Spice and Wolf, co jest dziwne, zwłaszcza patrząc na to, co właśnie powiedziałem. W sensie próbowałem oglądać, ale to nie dla mnie. Tak więc proszę, masz konkretną informację na sam koniec. Uszka i ogonek wilczy. Definitywnie. Dobra. I to wszystkie pytania w tym Q&A. I myślę sobie, że jest to dobry moment, by powiedzieć stop. I mówiąc stop, mam na myśli stop z Q&A. Koniec Q&A w tym momencie. Zapowiadam to tak dosyć nagle. W sensie nie jest to koniec ostateczny, ale Q&A wrócą za jakiś czas. Zaraz może sprecyzuję za jaki. Ale ostatnio wyczułem, że duża część osób, nie wszyscy, nie wszyscy, nie wrzucam wszystkich do jednego wora, spokojnie. Duża część osób zadaje pytania bardziej nie z faktycznej ciekawości, a bardziej bym miał o czym gadać na materiale, bym przedłużał materiał i tak dalej. Dużo osób, które zadawały pytania dosyć często wykruszyły się i nie widziałem ich od 5-6 Q&A już w komentarzach. Tak więc myślę, że być może póki co formuła Q&A się troszeczkę wypaliła. Tak więc zrobimy sobie przerwę. Ile ta przerwa będzie trwała? Nie mam zielonego pojęcia. Czy będzie to miesiąc, czy będą to 2 miesiące, czy będą to 3 miesiące, czy pół roku? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli powiem tak, przeważnie i tak osoby, które zadają mi pytania pod Q&A, to te same osoby, które względnie aktywnie komentują mój kanał. Większość z Was kojarzę już z Waszych stylów komentarzy, z tego, co możecie skomentować pod poszczególnymi grami, z tego, jakie pytania zadajecie z Waszych ników i tak dalej, większość z Was kojarzę. I jak zobaczę, że pojawiła się grupka nowych osób komentujących aktywnie filmiki, to prawdopodobnie w tym momencie Q&A wrócą, bo tak jak mówię, komentowanie aktywnie filmików i zadawanie pytań w Q&A najwidoczniej na moim kanale jest ściśle ze sobą związane. Tak więc, jak zobaczę nowy, powiedzmy, strzał, rzut widzów aktywnie komentujących, nieważne czy to będą nowi subskrybenci, czy osoby, które po pewnym czasie po prostu postanowiły ujawnić się, tak to nazwijmy, to po prostu w tym momencie Q&A wrócą, bo będę miał nowe pytania do odpowiadania i nie będę miał tego dziwnego wrażenia, że o, hej, ta osoba zadała pytanie nie dlatego, że jest ciekawa czegoś, tylko po to, żebym gadał. Gadał chociażby o niczym, bylebym gadał, bylebym miał czym zapełnić ten co drugi piątek tygodnia. Piątek co drugiego tygodnia, o właśnie, do tego dążyłem. Tak więc myślę, że tutaj robimy sobie przerwę. Jak Q&A wrócą, nie będzie tam żadnej nowej numeracji, nie będzie jakiejś reedycji, restartu zestawu pytań. Nie, tego nie będzie. Będziemy kontynuować aktualną numerację, aktualny, nie wiem, szablon dookoła mnie. Wszystko będzie działało dokładnie tak samo, tylko po prostu będziemy czekać na nowy rzut, no, świeżych osób, świeżych widzów, z nowymi pytaniami, które faktycznie. Do ich faktycznie ciekawość będę mógł zaspokoić, a nie jedynie gadać dla gadania. Tak więc. I to. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, nie chodzi o to, że któryś z Was mnie to jak, nie wiem, w jakiś sposób obraziło, czy coś takiego, absolutnie do tego nie dążę. Po prostu już myślałem nad tym, nad tą przerwą ostatnie 4-5 Q&A wstecz, ponieważ tak mówię.
Miałem wrażenie, że jest to po prostu troszeczkę już w tym momencie wytarta formuła, w sensie poza faktem nie, żeby to była jakaś oryginalna formuła, te Q&A czy coś takiego, ale dobra, rozgadałem się o prostej sprawie. Robimy przerwę w Q&A, pojawią się, jeśli uznam to za stosowne. Na pewno się pojawią, bo akurat Q&A bardzo lubię nagrywać, jest to takie fajne, luźne gadanie. Lubię sobie pogadać, nie wiem, sam ze sobą. A więc, no cóż, dobra. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, dzięki za wszystkie pytania do tej pory i do usłyszenia w kolejnych Q&A, które i w odcinkach na kanale, ale w Q&A, które pojawią się za jakiś czas. Tyle ode mnie i strzałeczka.